Witam Was, kochani, bardzo serdecznie przy okazji możliwości nagrania dla Was ekskluzywnego materiału z nadciągającej najnowszej odsłony Assassin's Creed'a. Odyssey, moi drodzy, Sparta, klimaty 300, nie powiem, to plus, biorąc pod uwagę uRPGowienie ostatniej odsłony, no mówiąc delikatnie, bardzo mnie zaintrygowało i w dniu dzisiejszym jest ze mną Xavier. Hello, Xavier. Xavier pomoże mi, jeśli chodzi o grę, by pomóc mi zaprezentować Wam jak najwięcej feature'ów, które pojawią się w wymienionej odsłonie. Moi drodzy, po raz pierwszy, chyba nie licząc spin-offów, będziemy mieli możliwość sterowania albo Alexiosem, albo Kassandrą. Ja wybiorę sobie Kassandrę, bardzo... Nie muszę się chyba tłumaczyć dlaczego. Moi drodzy, przytrzymuję A, zaczynamy demo, oczywiście ekskluzywne pokazy na terenie siedziby Ubisoftu, jeśli chodzi o Los Angeles, Downtown, oczywiście impreza towarzysząca E3 2018. No i tak, zaczynamy zabawę. Tak jak mówię, nie każdy musi to wiedzieć. Ja nie jestem absolutnie żadnym specjalistą, nigdy nie byłem specjalnym sympatykiem serii. To nie zmienia faktu właśnie, że odsłona ostatnia Origins kupiła mnie bez reszty, czego myślę dałem dowód nieraz przy okazji materiałów poglądowych rok temu. Tego czasu były przecieki, że być może setting będzie dotyczył wikingów. A ja kocham wikingów, to chyba wiecie doskonale. To nie zmienia faktu, że serdeczna Sparta być może naszej uwagi jest warta. Islands, two sides of the same coin. Thilos, sacred birthplace of Artemis and Apollo. A nie, bo odwołania do całej mitologii na pewno będą bardzo mocno zaakcentowane graficznie, dźwiękowo, klasycznie, standardowo, czyli przyjemnie, wyraźnie. No i tematy bogate w detale. Chociaż odnoszę wrażenie, że póki co nie nazwałbym tego w żadnym wypadku pójściem na łatwiznę. To nie. Ale na razie, nie, że jest to według mnie taka nakładka na razie na Origins, albo może powiedzmy styl graficzny, cały artyzm, plastyka nie różni się jakoś mega wyraźnie od tego, z czym mieliśmy do czynienia w odsłonie poprzedniej. Ale czy jest to istotne? Liczy się klimat, opowieść. No i moi drodzy, opcje dialogowe. Nie wydaje mi się, żeby to było wcześniej. Gramy na padzie. To jest w sumie klasyka, jeśli chodzi o pokazy tego typu. Także przepraszam za, mam nadzieję, początkowe drewniane poruszanie się. Does the note say where Kira is? There are two locations marked. A camp along the northwestern coast. Ale zostałem już poinformowany, że będą takie akcenty puszczenia oczka w stronę fanów 300 z Butlerem. Fajnie, chciałbym zgłębić temat, ale myślę, że przejdźmy do mięska. Immediate departures. That was Kefalonia, and that was mostly your fault. Here, Cassandra. Here, Barnabas. No i tym samym przechodzimy płynnie do zabawy, z tego wynika. Zostałem również poinformowany, że w tej odsłonie będzie jeszcze bliżej do RPGa niż do klasycznej, przygodowej gry akcji. No powiem Wam, że póki co wygląda to prześlicznie. Xavier, can you help me to enter the battle or to show the, you know, mechanics? Także moi drodzy, zaznaczyłem sobie punkt na mapie, który według instrukcji tutaj mojego człowieka zaprowadzi nas sam w środek akcji.
A po drodze będziemy mogli podziwiać florę, faunę, widoki. No i ten element, który strasznie spodobał mi się w poprzedniej odsłonie, czyli to, że każde większe miasto, każda wioska, jakaś mieścina, osada, cokolwiek, żyje swoim własnym życiem. Proszę bardzo. Oczywiście punkty doświadczenia za absolutnie wszystko. To mi się zawsze strasznie podobało. No i tak, i tutaj możemy przywołać Ikarusa. Tak jak było to w przypadku Senu w poprzedniej odsłonie. Proszę bardzo, znaleźliśmy w tym momencie obóz. Ale nie widzę najmniejszego problemu, żeby sobie troszeczkę polatać. I pooglądać, jak to wszystko. No mówmy się, bądźmy szczerzy, przepięknie się prezentuje. Także spoko. Oczywiście możemy jeździć na koniu, korzystać z pochodni. Są też specjalne kopnięcia. Tak kultowe i znamienne dla Leonidasa. Strzelanie z łuku, to mi się zawsze podobało. To była fantastyczna sprawa. Yes, Xavier? You wanna say something? No problem. I will handle myself. Okay, okay. Okay, nice to meet you. Hello. Okay. Yeah. Mhm. Okay. Okay. Thank you for your help. Much appreciated. Bye bye. No i moi drodzy. No i tak. Cały proces eksploracyjny, łamigłówki, śledztwa. No to było to, co mi się strasznie podobało. Nie będę ukrywał. Oczywiście surowce, komponenty, by ulepszać nasze wyposażenie, uzbrojenie, opancerzenie. Fantastyczna sprawa. Gra pojawi się jeszcze w tym roku, pod koniec. No i tak, mamy hideout. No i klasyczny dylemat, wybór. Ja zawsze lubiłem robić tak. Na początku po cichu, a potem na przykład właśnie jakiś otwarty konflikt. Are you here to spy, Athenian? Or maybe you are Athena herself, dressed in a dirty disguise? Ta dynamiczna kamera podczas dialogów to jest coś, co zawsze fajnie podkręcało filmowość danej sceny. Podarkis and his men have been hunting and killing us without. Ale spokojnie, nie jesteście sami, którzy czekacie na jakąś hardą akcję. Też zostałem poinformowany o bitwach wodnych, które będą liczyły nawet do 300 biorących czynny udział żołnierzy naraz, 150 na 150. Błagam, dajcie mi mordować. Po to przyjechałem do LA. And it could be our last. And suddenly, this is why I'm here. It's your symbol, right? You're the Mystios who bears the eagle of Zeus. My apologies. These are dangerous times for anyone waging war against the Athenian Empire and the Delian League. I am Kira. Your note mentions Podarkis. I'm going to find him. His house is on the coast, north of Mykonos City, but he's heavily guarded. We've never been able to get close enough without taking heavy casualties. Tak jak mówię, this is why I said dla mnie RPG-ów nigdy za wiele, a jeśli dotyczą one jakiejś serii, która wcześniej była mi obca, bo nie była moją bajką, mimo że rozumiałem jej potęgę, dla mnie spoko. Malaka! Dobrze, ktoś nas zaatakował. Będzie okazja.
If you think I'm going to miss a chance to kill Athenians, you're the one who's drunk. I coś mi się wydaje, moi drodzy, że w tym momencie jesteśmy w stanie przejść do akcji, kurczę, no. I powiem wam, że mimo, że padł, całkiem sympatycznie, na razie mi się steruje. Okej. Did Sparta answer your call for help? A polemarchos named Thalenas, okay. And a handful of Spartans landed on Mykonos, not long before you. No jest nasz kunik. Weź płotka. Dla mnie każdy koń to już będzie płotka. Zawsze. Akurat w tym momencie gramy na Xboxie One X. I wygląda to całkiem sympatycznie. Ops. No i dobrze, moi drodzy. Przechodzimy do zabawy. Dobra. Dobra, okej. Tu mamy uniki. Aj! Niedobrze. Za dużo w jednym miejscu typuni. No nie jest to takie proste. Dopóki to... Aj, 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 aj. Nie za dobrze. How to use the special skills? Can you help me? Aha. Okay, thank you, sir. Ah! This is Sparta. O kurczę. No to powiem wam, że skille są doskonałe. Tak, ja będę teraz używał tylko tego skilla. Ale no, niestety one się ładują. To jeszcze nie wszyscy. Tam jakiś ucieka. Może uda mi się go dorwać z łuku. Aj, aj, aj. Na napadzie to jest dramat, jeśli chodzi o sterowanie z łuku. Ale tak. Może uda mi się ich dogonić. O tak. Ach, no to jest doskonałe. Nie mogłem lepiej zakończyć tej potyczki. Przyznam się szczerze. Okej, no w każdym razie dalej walka jest na swój sposób wymagająca. Starająca się wyegzekwować od gracza no, pewnego refleksu, adekwatnego zachowania się do zaistniałej sytuacji w myśl użycia konkretnych umiejętności. Także spoko. Tak jak mówię, no paradoksalnie na padzie walczyło mi się dobrze. Także... Wiem, że tym bardziej lepiej walczyć mi się będzie na klawiaturze i myszce.
A tak jak mówię, no, klimacik mi się podoba. Sparta, cała Odyseja. To są elementy, które zawsze były mi bliskie tak naprawdę, biorąc pod uwagę różne historie, opowieści za dzieciaka. You fought well, Kira. You too, Spartan? Moi drodzy, dobrze, to by było na tyle. Udało mi się zaprezentować wam trochę dialogów, not trochę Spartan, eksploracji. Just deadly. Całe technikalia, szata audiowizualna, walka, umiejętności, łuk, koń. Oczywiście z mojej strony możecie liczyć na o wiele więcej materiałów właśnie, być może jakichś ekskluzywnych w pełnej wersji przed premierą, tak jak to było z mojej strony rok temu. Moi drodzy, teraz zagramy sobie Alexosem, jeśli chodzi właśnie o bitwy morskie. Także po prostu materiały zostały tak na pokaz przygotowane, by umożliwić osobom nagrywającym doświadczenie różnych aspektów zabawy. Dobra. Wow, od razu. Easy for you. I am still alive. I'll cut you to shreds. No i doskonale. Today we send our enemies to Hades. Kira will fight and die for her people. A fine speech. Athenians give speeches. Spartans give orders. If I was under your command, what would you order me to do? Same thing I order my men. Bruised, bloody, or broken. Never hold back. I never hold back. I can tell. I wasn't talking about fighting. I know. And I'm tempted. But I sailed here for Kira. She's the one I fight for. For now. Well, if you're going to win these islands for her, you'll need more soldiers. They'd never get here alive. The Athenian navy is too powerful, and our ship is at the bottom of the sea. Mine isn't. You'd confront them in open waters? Not sure if you're brave or just mad. Okay, did I? Oh. Very nice. Very nice. The hole, Commander! The water isn't deep here! Commander, we're moving now! Open water. The rowers need time to rest! Archers! They're not a threat, Commander! It's a merchant ship! No zapewne byli cywile. No tutaj fajnie pad drży. Delfiny, nie, no świetnie to wygląda. Ready!
Strefa go dojedzie, strefa go dojedzie. Teraz my przeszarżujemy. Jest. O. Great. Great experience. This one. Oh yeah. Ready for show. Maximum speed. Archers, we need you. I want time. Ready your bow. Full power. Can't take any more fire. Get those positions filled. Hurry. A mi nie pozostaje nic innego niż serdecznie podziękować wam za zapoznanie się z moim materiałem. Mile widziana łapka w górę, subskrypcja, jeśli chcecie więcej tego materiałów. A jedyne, co wam teraz mogę powiedzieć i o czym mogę was zapewnić, to to, iż w najbliższych dniach pojawi się więcej materiałów tego typu, jak i takich stricte poglądowych poetrzy z rokiem. Serdeczna tarcza, trzymajcie się, hejos!